Halo? Tak się przesmyczyłem jeszcze raz do tej kolejnej budki. Piękne. O, golfik ładny, dwa drzwi. Piękny. I co, GTX? Jest GTX, cholera. Przynajmniej kierownica ma i siedzenia opisane. Nie, GI, przepraszam. To nie jest GTX. Żartowałem. GTX oryginalny. Już tu podchodzę. Guten Morgen. Boss, alles gut? Weź się, Bauer. 15, nie? 15 Bauer, ale widzę, jest podniesiona, czyli ma pneumatykę. A widzę, pneumatyki nie chcę, bo ma uraz do kupowania nowych poduszek. Sedanik bez lania, halo? Sedanik S-line'owy. Tu już jest czwóreczka, czy jedyneczka, przepraszam. Tu jest jedyneczka. Sylwia, ok, 12. 12. No fajna, skuwana. Black Edition. Gdzie za pół kilometr? 230 tysięcy. Nie ma trzech stref. Skóra. Myślę. Kedik, proszę Państwa. 19 rok, 2 litry w dieslu. 19 rok, 2 litry w dieslu. Coś się mi ściemniło w dieslu. Zaraz to muszę naprawić. I skubany kosztuje 12800 euro. Ale ma stówę przebiegu. Kierownica plastik, radio zwykłe. Fotel niegrzany, ale stówa przebiegu, 5-oso. Pufka, krótki, no i 19 rok, pierwsza, zobaczcie. Trzeba przeczyścić jednak. Jednak 19 rok, pierwsza rejestracja, 20. No nieistotne. Mistrzyk na zwykłej lampie, jednak na LEDzie. Szukamy diesla komuś tanio. Ale to jest za nowy pyszczek, żeby nawet diesel był tak 18 tak tani. Myślałem, że to jest 9000 obrotów, bo to jest 6000, czyli diesel. Troszkę zażarta kierownica, idę pytać, co kosztuje ta sztuka. I tak ktoś ostatnio pytał o sztukę. Ktoś pytał o STK, już wiem, czyje to jest. Ceny nie znam, natomiast zobaczmy teraz tak. Jedyneczka na szybce, może być 11 być lub 12. STK mamy 6, 16. Prawdziwy STK, nie jakiś tam nie STK. Kuga, jedna, Kuga, druga. Kuga 14 rok. Ta Kuga jest 15 rok. Cen nie znam, ale mogę się dowiedzieć. I trzy zacne RS-y. Biała. Czarna. Taka czarna, że nic nie widać pod słońce, pan Romek. I w najpiękniejszym kolorze uranu grał. Czy jak go tam nazywać? Też stoi. Kiedyś ten pan sprzedawca handlował tylko insygniami z Fordem Mondeo, a teraz się okazuje, wykwalifikował się mocno. Tu po sąsiedzku. Po sąsiedzku. Wykwalifikował się mocno. To jest, proszę Państwa, dieselek. 20 rok. Halo? Halo. Ja, Danka, czy by idea, ok? Perfekt. To jest 20 rok, kosztuje 14 tysięcy euro manualu. 20 rok w dieslu. 20 rok. A to A6 w S-line na radarach kosztuje 27 tysięcy euro. 2 litry diesel, 163 konie mocy.
Ja wiem, że każdy chce was 800 koni mieć, ale ma 157 przebiegu. I kosztuje 27 euro. Tutaj obok stała taka piękna A5, ale się sprzedała, jak widzę. To się zdążyłem dowiedzieć. 157 przebiegu, 19 rok, 2 litry w dieslu, 27 euro. Sama parkuje przy okazji, a ten kosztuje 14 euro bodajże. 20 rok. Wszystkiego dobrego, lecimy dalej. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.